nie być filmu, ale śnieg się pojawił, warunek się zaczął robić, więc stwierdziłem, że chyba trzeba coś jednak popełnić, jakąś sztukę. Czeska Wódka, tak się nazywa to miejsce, w którym jesteśmy. Idziemy na śnieżne kotły. A jak to wszystko wygląda? No to wygląda bardzo obiecująco, więc można grać. Śnieżne jamy, właśnie śnieżne kotły, tak się to miejsce nazywa. W końcu jakiś widok nam się ukazał, bardzo fajnie. Opowiem tak, karkonosze robią wrażenie. Pierwszy raz tutaj jestem, ale na pewno nie ostatni. Bardzo fajnie i widokowo, i te trasy, nie ma za dużo ludzi. Fajnie, bo zimowo. Ja generalnie uważam, że tylko zimą się powinno chodzić po górach, bo to zawsze jakoś tak jakoś bardziej księżycowo wygląda. Super sprawa. Muszę pokazać, jak moja dzielna koleżanka walczy o zejście. Patrzcie, jaka jest dziewczyna dzielna. Widzicie, jaka twarda? I bach. I na tyłku, elegancko. Taki mega short film, bardziej poglądowy na ten szlak. Żałuję, że nie nagrywałem tego od parkingu, jak wychodziliśmy przez cały las i tam przez schronisko, do którego przychodziliśmy, ale jeżeli to siadło w sensie montażu, to będzie spoko taki krótki film, żeby rozeznać się w Sudetach, w Karkonoszach, w ogóle jak to wygląda. I w sumie to wszystko na dzisiaj i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej!